Jeszcze kilka dni temu nie miałbym wam co pokazywać, ale był Black Friday i sami widzicie, co się narobiło. Nazywam się Rafał Kurzępa i witam was na kanale Górna Półka. Zaczynamy od tytułów kupionych stacjonarnie, czyli nie będą one miały opakowań. Z wielkim żalem muszę stwierdzić, że to już ostatnia, piąta część Fortnite Marvel. Wcale nie czytałem tego, nie wiem kiedy to przeczytam, ale tutaj ważniejsze od treści jest forma, w jakiej komiks został wydany, a mianowicie jest to zeszytóweczka, które jeśli oglądaliście wcześniej jakieś filmiki na tym kanale, wiecie, że ja zeszytówki uwielbiam. Tomasz Kołodziejczak z Egmontu zapowiedział, że już więcej, przynajmniej na razie, tych zeszytówek nie będzie, a szkoda, bo to jest bardzo fajna forma wydawania. Można sobie kolekcjonować okładki różne, limitowane. Dla takiego kolekcjonera jak ja zeszytóweczki to jest sprawa idealna. Naprawdę, Egmont już przetarł pierwsze ścieżki, ma ogarniętą dystrybucję, mógłby sobie wydawać jakiegoś Batmana, jakąś krótką historyjkę z okładkami limitowanymi, jedną dla Empiku, jedną dla Gildii, a jedną ogólnie dostępną. Ja bym kupił wszystkie trzy, więc potrójnie by na mnie zarobił. Tutaj mamy już ładnie zapakowany, folię ochronną, tekturkę, która jest nasączona specjalną substancją wchłaniającą różne gazy i toksyny, które komiks wydaje, wydziela z siebie podczas leżakowania. Naprawdę, wejście w zeszytówki chociażby eksperymentalnie, żeby wybadać rynek, żeby trochę zarobić na klientach takich jak ja, uważam, że głupim pomysłem nie jest. A tutaj jest light novelka z notatnika śmierci. Light novelka to jest po prostu taka książeczka ze świata mangi. Często zawierają właśnie jakieś dodatkowe epizody, jakieś są pewną formą takiego dodatku dla kogoś, komu manga się podobała. Oczywiście są tytuły, które startują od razu na dzień dobry jako light novelka, i na przykład nie mają swojego mangowego odpowiednika, albo mają anime, ale mangowego odpowiednika nie, albo zaczynają od light novelki, a dopiero potem przechodzą do komiksu. Tutaj jest coś kupione na Vinted albo na OLX-ie. Sprzedałem swoje życie za 330 zł, czyli za 10 tysięcy jenów rocznie. Tom pierwszy, drugi i trzeci. Polecano mi ten tytuł, więc sprawdzę. U nas to wyszło w trzech tomach, to jest seria zakończona, więc trzy takie cienkie tomiki, jak dla mnie to jest jednotomówka, rozbita na trzy. Zerknijmy do środka. Na okładkach jest dziewczyna. Tak, coś tam się dowiadywałem z treści. Chłopak sprzedaje swoje życie, poznaje dziewczynę i podejrzewam, że żałuje. Fajna kreska, taka troszeczkę doroślejsza. Gatunek, czyli seinen, jakieś okruchy życia, podejrzewam. Kolejnych środków nie pokazuję, żeby nie spoilerować. Myślę, że całkiem przyjemna lekturka będzie. A teraz preordery. Z
ze studia JG. Niestety preorderów ze studia JG nie polecam. Za niższą cenę i wcześniej możecie te tytuły dostać na przykład w Empiku. I co my tu mamy? Doro, Hedoro. Dalej. Okładka z fakturą. Bardzo fajnie się to prezentuje. Jako dodatek dostałem taką kartkę dwustronną. No, ja nie mówię, że ta kartka jest brzydka, bo ona jest ładna. Pytanie tylko, które musimy... I trochę zgięta. Pytanie tylko, które musimy sobie zadać, czy za to, że płacimy piątaka albo więcej drożej i musimy czekać tydzień albo więcej niż pozostali na premierę, czy warto? To jest takie sci-fi, mroczne, dystopijne. Widzicie zakrwawione ręce? Brutalne, ale z takim fajnym klimatem, z takimi lekkimi elementami jakby fantazy. I kreska tutaj jest, zobaczcie jaka piękna. Dobra, koniec spoilerowania. Okładkowo 29,99. No, przyszło w ładnym stanie. Okładka dosyć mroczna. I jeszcze jeden preorder ze studia JG. Ta sama sytuacja. Wszyscy już dostali, przeczytali, a ja, ponieważ chciałem dać zarobić wydawnictwu, muszę czekać. Pasożyt tom 5. Naprawdę seria jest świetna. O, to jest nagroda pocieszenia. Dwustronna widokówka. Za to, że odrobinę przepłaciłem i że musiałem czekać dłużej niż inni. Naprawdę, studio JG powinno się już z tym ogarnąć i docenić tych, którzy chcą ich wspierać. To jest taki niby horror, trochę sci-fi, jak widzicie. Tak wyglądają różne pasożyty. Kreska może lekko ramotkowata, ale naprawdę nie zrażajcie się z tym, bo treść wszystko wynagradza. A jakieś kolorowe strony były. Są, to wam pokażę. Całkiem. Bardzo polecam. Tom piąty, wszystkich jest chyba 8, więc to wcale nie jest jakaś nie wiadomo jak długa seria. A teraz znane pudełeczko, które przychodzi do mnie raz w miesiącu. Mam bardzo dobrego listonosza, który mi zostawia te paczki. Nie muszę biegać na pocztę. Wielka kolekcja komiksów Bohaterowie i Złoczyńcy DC. Cztery kolejne tomiki. 34, 35, 36 i 37. Zerknijmy do środka. Ptaki nocy, polowanie. Tu są bardzo różne historyjki, czasami są jakieś ramotki, a czasami coś całkiem nowego, a czasem coś, co już w Polsce wyszło. No, takie są uroki kolekcji. Ja już o kolekcjach zawsze wspominam. Bardzo dobrze, ładnie rysowane. Bardzo ładnie. Okej, tu chyba coś się zmienił, rysownik, taki gradient komputerowy, ja za nim jakoś nie przepadam za szczególnie, ale nie jest źle. Dobra. 35, Legion Samobójców.
I już widać, że trochę starszy tytuł. Ja ciągle to powtarzam, jak zdarta płyta. Gdyby nie kolekcje, wiele tytułów prezentowanych właśnie w kolekcjach w Polsce nigdy by się nie ukazało. Egmont nigdy by tego nie wydał, bo by niewystarczająco dużo pieniędzy na tym zarobił, więc im się to nie opłaca. A każdy komiks ma swoich miłośników i nawet coś, co powszechnie może być uważane za słabe, znajdzie swoich wiernych fanów. Godzina zero, kryzys w czasie. I mamy Flasha. I Batmana, i latarnię, i Supermana, cała patelnia. Zobaczcie, każdy tom ma jakiś dodatek, jakieś informacje wokół historii. Świetna, świetna sprawa. I tom 37. I zobaczcie, co oni tu na końcu dali. Szanowni klienci, przede wszystkim chcielibyśmy podziękować za interesowanie naszą serią. Począwszy od numeru 38, czyli od kolejnego. Cena będzie wynosić 44,99 w kiosku, a w prenumeracie 39,99. Jeśli Państwu to nie pasuje, możecie zrezygnować. Czyli piątaka taniej. Ja nie jestem pewien, czy oni przypadkiem na początku nie gwarantowali stałej ceny dla prenumeratorów. Nie jestem tego pewien, ale naprawdę. Ja już nie jestem taki pazerny. Rzeczywiście wszystko podrożało, a te ceny kolekcji naprawdę trzymają się już od wielu, wielu lat. Ja nawet tutaj nie wspominam o tej, tylko ogólnie te kolekcje od Hachette to mają ceny te same. Legion superbohaterów, nadciągająca ciemność. Nie, ja nie rezygnuję, dalej będę kupował i parę złotych więcej płacił. Jak najwięcej kolekcji. Kto chce, kupuje, nie chce, nie kupuje. Przymusu nie ma. No, fajna romotkowatość tutaj do mnie przemawia. I zobaczcie, i na końcu, jak zawsze, dodatki. A co będzie w kolejnych? Liga Sprawiedliwości, Droga Tornada, a potem mamy Superman na 4 pory roku. Tego Supermana nie przegapcie. On kiedyś wyszedł, Mucha go wydała dawno, dawno temu. Ma jakieś ogromne, ogromne kwoty teraz osiąga na rynku wtórnym, a wy sobie go kupicie za 44 zł, a w Empiku jeszcze z 20% zniżką. Ha? Doceniacie kolekcję? Mam nadzieję. I ponownie rynek wtórny. Zobaczmy, co tam będzie. O! Piękne pakowanie. Chwalę. A w środku... Dziennik zaginięcia Hideo Azuma. Biały kruk. Musiałem troszeczkę przypłacić ponad okładkową, ale nie jakoś tak strasznie. Wznowienia nie będzie, więc im wcześniej się na to zdecydujecie, tym mniej przepłacicie. Komiks, a w zasadzie manga, dostała wiele nagród. Są to historie trochę poruszające, trochę zabawne, których głównym bohaterem jest, uwaga, bezdomny. Ale bez względu na to, jaka byłaby treść, to logo na dole
wydawnictwo Hanami gwarantuje przednią lekturę. Nie ma szans, bym się zawiódł. I kolejne pudełeczko z rynku wtórnego. To nie jest mój numer telefonu, nie dzwońcie tam. Inspektor Akane Tsunemori. Tomy od 1 do 5. Wszystkich jest 6. Historia zakończona. Wydawnictwo Waneko. Chyba z wyjątkiem pierwszego tomu wszystkie są jeszcze w miarę dostępne. Po okładkach widać, że mamy do czynienia z jakąś całkiem miłą sensacją. A po broniach widać, że mamy tutaj jakieś małe sci-fi. Dobre ma recenzje. Była okazja. Kupiłem. Będzie co czytać. I następna paczuszka z rynku wtórnego. No proszę, ktoś robił preordery i dostał notesik. Beztroski camping. Pocztóweczki. Beztroskie podróże. Jak niesamowite. Niesamowite. To są fajne dodatki. Widzę, że góra Fuji. Najbardziej znana japońska góra. Takich dodatków to ja jeszcze nie widziałem. Co my tu mamy? Beztroski camping od 1 do 12. Kompletna seria. Kupiona na OLX-ie albo na Vinted. Za bardzo atrakcyjną kwotę. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Do zakupu tego tytułu namówił mnie, przekonał, albo może inaczej, decyzję o zakupie tego tytułu podjąłem po obejrzeniu filmików na kanale Marcel Nice. Marcel jest miłośnikiem romkomów, czyli komedii romantycznych oraz właśnie takich obyczajóweczek. Ja może nie do końca jestem po drodze z komediami romantycznymi, ale obyczajóweczki lubię. Akcja nie musi być wartka. Ale historia musi mieć klimacik i to mi w zupełności wystarczy. Ok, ja kolejnych środków wam nie będę pokazywał, popatrzcie sobie tylko na okładeczki. A tak swoją drogą oczywiście zachęcam do odwiedzania kanału Marcel Nice albo Nice Marcel. Tego nie mogę nigdy zapamiętać.
Zaczynamy ostateczne odliczanie. Paczka numer 5 od końca. Jest to paczuszka, zamówienie złożone w sklepie Egmontu. Poczułem się zachęcony do zakupu po obejrzeniu materiału, którego autorem był pan Tomasz Kołodziejczak. No i wziąłem sobie parę komiksów. Hitman, tom 1, a potem pozostałe 4, czyli w sumie razem 5, cała seria. Do zakupu tego komiksu zachęcił mnie nie tylko pan Tomasz Kołodziejczak, ale innym powodem było to, że autorem jest Garth Ennis, znany u nas z takich tytułów jak Kaznodzieja, Hellblazer, Chłopaki, wydani przez Planetę Komiksów, który serial na podstawie tych komiksów jest na Amazonie. Bodajże ostatnio trzeci sezon wyszedł, jeszcze nie obejrzałem, ale obejrzałem dwa pierwsze i naprawdę były mocne. A tutaj mamy Hitmana, który jest płatnym mordercą i zabija z Wally w świecie DC. Ależ to jest też fajnie rysowane. Okej. Okay. Cena była minus 40%, plus jeszcze wyskoczył mi kod na minus 10%, a że zrobiłem zakupy przez Goodie, to dostałem jeszcze minus 4,4. Całkiem przyjemna oferta. A tutaj już tylko wam pokażę okładki. Środki podejrzewam, że będą podobne. Tom trzeci. Czwarty. I piąty. I w ten sposób sobie kupiłem komplecik nówek zafoliowanych za pół ceny. A tutaj jest Resident Alien. Też się czaiłem z tym komiksem. Od dawna miałem go w schowku na gildii, ale jakoś tak nigdy nie było okazji. A te 40% mnie przekonało. A tutaj jeszcze jedną osobą oprócz pana Kołodziejczaka zachęcającą do zakupu tego komiksu był dla mnie Jarek z kanału Lubię Komiksy. Nie chcę spoilerować, ale w jednym zestawień jego ulubionych komiksów, najlepszych za któryś tam z ubiegłych lat, ten właśnie Resident Alien zajął bardzo dobre miejsce. Nie będę wam mówił jakie. Jak chcecie, to sobie możecie obejrzeć i sami zobaczycie jakie. Resident Alien, czyli taki obcy rezydent. Witamy na Ziemi. Będzie sobie kosmita, który będzie żył na Ziemi. Ja lubię takie klimaciki sci-fi, pewnie jakiś taki obyczajek tu będzie, jakieś życie małego miasteczka amerykańskiego. To są moje klimaciki. No i za pół ceny, grzech nie brać. Tak wygląda okładka drugiego tomu środku. Nie będę pokazywał, to jest seria zakończona. I ostatni, tak naprawdę trzeci komiks, który wziąłem od Egmontu, to jest Willa Eisnera, Żyd Fagin. O Willu Eisnerze, co by tu mówić, od jego imienia jest nazwana nagroda, co na Comic-Conie co roku jest rozdawana w różnych kategoriach komiksowych, więc człowiek znał się na rzeczy. A, pokażę wam środek. To jest ramotka. Taka naprawdę ramotka pełną gębą. Banderola Mistrzowie Komiksu.
niewątpliwie Will Eisner wielkim mistrzem komiksu był. Papier jest offsetowy, w ogóle ten komiks jest bardzo lekki i zobaczcie, jaki to jest styl rysowania. Old school pełną gębą. A na końcu jakieś dodatki. Fajnie. Jak myślę, że jak ktoś jest takim komiksowym kolekcjonerem i chciałby mieć jakieś takie przekrojowe komiksy w swojej biblioteczce, no to Willa Eisnera nie może zabraknąć. Paczka od Sonia Draga, czyli od Non-Stop Comics. Dali ładną promocję. Minus 45 od okładkowej. W zasadzie to ja cały rok czekałem na tę promocję. Znajdujemy ich, gdy już są martwi. Tom drugi. To jest stosunkowo nowa seria. Ja ją kojarzę, jak tam sobie czasami oglądam jakichś amerykańskich youtuberów. To oni nawet tę serię zachwalali. Ona nie jest jakoś przesadnie długa. Oryginalnie to było wydawnictwo Boom. To jest takie sci-fi. Tam Al Ewing u nas znany jest z Hulka między innymi. Tam w pewnym momencie oni troszeczkę się zirytowali, Tak zarzucali trochę tej serii, że oni ciągle ich znajdują, gdy są martwi, akcja się nie posuwa do przodu, tylko gdzieś tam ciągle skręca w bok i przedstawia bohaterów. Zamiast posuwać akcję do przodu, ale ogólnie było nie tak źle, cena była dobra, więc jestem na tak. Raz i na zawsze, tom drugi, to jest taka kolejna nowa amerykańska seria, ona już jest na pewno zakończona, tam jest bodajże 5 czy 6 tomów tylko, są takie czasy arturiańskie. Zresztą sami zobaczycie, takie lekkie klimaty sci-fi, czy tam fantasy, czy jak pan Tomasz Kołodziejczak mówi fantasy. Nieładnie jest przecześniać się. Amerykanie na pewno mówią fantasy. Generalizując, ta seria była polecana. A tu mamy Departament Prawdy. Wydaje mi się, że ulubiona moja seria od wydawnictwa Non-Stop Comics. To jest trochę takiego archiwum mix. Trochę takie niby, nie wiem, mi się kojarzy to z jakimiś filmami Davida Lyncha. Teorie spiskowe, płaskoziemcy, iluminaci, kosmici, foliarze. I zobaczcie, jak to jest, jaki to ma klimat niesamowity. I kolejne tomy trzymają naprawdę poziom. Ta seria wychodzi jeszcze, to jest James Tynion IV, ona wychodzi jeszcze na zachodzie w Stanach i cały czas jest zachwalana. To cieszy. A teraz mamy maskę, Omnibus 3, ale zobaczcie, jakie to cieniutkie. Zaraz ja to przełożę, będzie mi wygodniej.
te dwa pierwsze to były omnibusy pełną gębą, przynajmniej pod względem wielkości, ale okej. Fajnie, że wyszło. Ja jestem z tego pokolenia, które zachwycało się filmem fabularnym, kinowym z Jimem Carreyem i dlatego pewnie jeśli ktoś oglądał, to też podobnie jak ja czuję sentyment do tej serii. Obwoluta jak na omnibusa prawdziwego przystało. I kreseczka bardzo fajna. Jest brutalnie. Dobra, wystarczy. Duna, tom trzeci. Autor Brian Herbert, więc to nie jest adaptacja książki, tylko jakieś historie wokół i dobrze. Po co powtarzać coś, co już jest dobre? Dla wszystkich miłośników Duny oczywistość, że pozycja obowiązkowa. I znowu Duna, opowieści z Arrakis, pozycja całkiem nowa. Rysownikiem jest Polak, Jakub Rebelka. No i zobaczymy, jak sobie poradzi. Ładnie. Ja lubię taką kreskę. Okej. Rest in peace. To tam requiescant in pace. Tom drugi. Świetny klimacik. Sami zobaczcie. Uogólniając, ten komiks jest zrobiony wokół miejsc śmierci, wokół zgonów. Okej. Tom drugi, nie ostatni. Paczka od końca, numer 3. Ze znanego i lubianego sklepu. Cowboy z Shaolin, tom trzeci. Okej. Nie napisali, że trzeci. Okej. Trochę się im przesunęło. No dobra. To jest jazda bez trzymanki. Graficzny sztos. Patrzcie. I ta seria też wychodzi w Stanach i też cały czas zbiera bardzo dobre recenzje. Ziemia, niebo, kruki, od mandioki, autorzy ci sami, co zakazany port. Mi zakazany port się podobał, ale to nie jest tak, że jakoś bym tak wychwalał ten komiks nad niebiosa. Natomiast tutaj są klimaty wojenne. Podejrzewam, że mi się bardziej będzie podobać
niż zakazany port. Chociaż ja nie mówię, że zakazany port jest zły, chodzi tylko, że ja się nim leciutko rozczarowałem. Za rodinu, czyli pewnie za ojczyznę. A tu jest w kolorze i rysowany jest fajnie. I widzę okopy, i widzę jakiegoś żołnierza, pewnie uciekiniera. I to może być o wiele lepsze niż zakazany port. Okej, się okaże. Tokyo Revengers, tom 8. Bardzo fajna seria. Polecam. O przyjaźni, o gangach młodocianych i o drugiej szansie. Wiem, że powtarzam to w każdym unboxingu, ale naprawdę, dajcie szansę tej mandze. Nie zawiedziecie się. Shadows House, tom 1. Na spróbowanie sobie wziąłem pierwszy tomik. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajne. To ma być, w ogóle zobaczcie tą okładkę, tak? Odbicie w lustrze. To jest taki horrorek. Wydaje się słodkawy, a wcale nie jest. No zobaczymy. Zobaczymy. Jak nie, jak się nie spodoba, to najwyżej pójdzie na Alixa albo na Vinted. Berserk tom 36. Dobra, tak, czekajcie. No dobra, tylko chwilę wam pokażę. To jest potęga, potęga. Nie droć się ze mną, Nagatoro, tom 4. Pozostałe mi się udało kupić tylko czwórki, nie mogłem dostać. Ta dziewczyna, Nagatoro, jest mega wredną osobą i znęca się nad taką łajzą, która po prostu aż się prosi o to, by się na niej znęcać. Oczywiście ja nie namawiam do znęcania się i tak dalej, tylko że wiecie, z tego znęcania i z tego droczenia się podejrzewam, że kiedyś coś wyniknie. Fajnie, śmiesznie, zabawnie, takie trochę okruchy życia, takie może leciutkie, coś takiego lekka romansidłowatego. Okej, polecam. Light novelka z Chainsaw Mana. Chainsaw Man niedługo startuje, czy w Japonii już wystartował kolejny sezon w znaczeniu kolejne odcinki mangi. Bardzo fajna, niezobowiązująca rozrywka. GTO 6, nowe wydanie, powiększone, o nieszablonowym nauczycielu. O właśnie. Fajne. A tutaj tom 6, Inspektor Akane Tsunemori, 6 i ostatni. To już mam komplecik i widzę, że on jakiś grubszy nawet jest. Pierwsze 5 kupiłem używki. O, to jest nowe. I na koniec ostatnie, ale nie najmniej ważne. Samotny wilk i szczenie od wydawnictwa Hanami. Moi drodzy, doczekaliśmy się. Samotny wilk i szczenie, poranek ściętych głów, Miecz Nieśmiertelnego i jeszcze ostatnia seria, Vagabond. To są takie najbardziej topowe tytuły samurajskie, czy takie właśnie średniowieczno-japońskie. Bardzo znana seria, bardzo dobre opinie zbierająca. Ja uwielbiam takie klimaty. Bardzo się cieszę, że to wychodzi. Trzymam kciuki, by wychodziło regularnie
i więcej niż jeden tomik na rok. Okej, pewnie pójdzie jako numer jeden do czytania. Paczka od końca, numer 2. Nie wszystkie tytuły z tej paczki mogę Wam pokazać, bo niektóre zostały zakupione przy współpracy z Mikołajem, ale coś tam zobaczycie. Opowieść Panny Młodej. Skompletowałem sobie już calutką serię, bo na Gildii była promocja. Cena może nie rewelacyjna, bo to było minus 23% od okładkowej, ale od dawna aż takiej zniżki nie widziałem, więc po prostu nie marudzę i biorę. Tom trzeci, czwarty, szósty, siódmy, ósmy. Widzę, że te kolejne są niezafoliowane, to Wam pokażę trochę, jak wyglądają w środku. Tom ósmy może. To jest seinen, tak okruchy życia, sporo takich elementów kulturowych, kulturowo-historycznych i uwielbiam takie klimaty, naprawdę. Okay. To jest wydawanie takie ekskluzywne, twarda okładka, obwoluta, no i niestety okładkowo przez to dosyć drogo, 50 zł. Jak na mangę to całkiem sporo. 10, 11 i 12, a niedługo jest zapowiedziane i będzie już 13. Noragami, tomy od 15 do 22. To jest dla pewnej mojej domowniczki, która to lubi, ja tego nie czytam. Główna bohaterka uległa wypadkowi, chce wyzdrowieć, prosi półboga, za sprawą którego popadła w te tarapaty, o pomoc. On jest tam jakimś trochę nieogarniającym życie. Taka fajna młodzieżóweczka dla nastolatków, jak w sam raz. 15, 16, 17, 18, 20, bo 19 już mamy, 21, 22 i light novelka. Licząc od końca, paczka numer 1. I standardowo chciałbym coś powiedzieć o tym, jak pakuje tania książka, ale oni nawet mi wytrącili ten argument. Zobaczcie, ja nawet nie mogę powiedzieć, jak oni pakują, bo oni tej paczki nie zapakowali. Ja mogę co najwyżej powiedzieć, jak oni zamykają pudełka. Beznadziejnie zamykają pudełka. A o zaklejaniu to nawet nie ma mowy. Przecież każdy, kto chciał, zajrzał sobie do środka i wyjął, co mu się podoba. Znaczy, ja nie podejrzewam kurierów, czy tam osoby obsługujące paczkomaty, by były jakoś super zainteresowane zawartością, ale mimo wszystko. Prosiłem, żeby solidnie zapakowali, zapomniałem tylko powiedzieć, żeby solidnie zakleili, więc tego już nie zrobili. Okej, rozwalone. Dobra. Okej, patrzcie, to jest solidne pakowanie z taniej książki. Ja wiem, że u nich jest tanio. Wiem, że jest tanio. Teraz każdy może sobie wypracowywać u nich zniżki. Trzy zakładki na pocieszenie. Zobaczcie, to nie ja to rozerwałem, to już tak było, no ale dobra.
ostateczna ocena będzie potem, jak wszystko powyciągam i obejrzę. No to co? Lecimy. Lore Olympus, tom pierwszy, całkiem opasłe tomiszcze. To jest manga, która wychodziła online. Ja tego pewnie nie kupił, bo ja nie jestem zainteresowany jakoś specjalnie jakimiś takimi nowomodnymi narracjami, za bardzo postępowymi, ale ponieważ są to klimaty mitologiczne, no to nie ma zlituj się. Wszystko, co związane z mitologią i starożytnością, a jest w komiksie, no to ja to muszę mieć. Stety albo niestety. Okładkowo jest całkiem nieprzyjemnie, bo jest 149 zł, ale zniżka na taniej książce sięgała 50%. Tęczowe kolory. Ja czuję, że to się będzie bardzo szybko czytać. Okej, ma to dobre recenzje. Ma to dobre recenzje, ale wiecie, jak to jest. Może jest modne, może jest popularne, może jakiś celebryta o tym wspomniał, dlatego ma dobre recenzje. Dobrą recenzję to będzie miało po tym, jak ja to przeczytam. No dobra. Uniwersum DC według Mike'a Mignoli. Mark Mignola, czyli Hellboy. To jest wydanie DC Deluxe. Płócienna okładka, obwoluta. No i Mike Mignola. Ciężko jest nie lubić jego kreski. A tu widzę, że są jego prace dla DC. No, takie ramotkowate, trochę nawet nie w jego stylu. Ale dobra, może się obronią treścią. Hellblazer, Mike Carey, John Constantine, Mac, jakiś wróżbita i wredny typol. To jest tom pierwszy, ale w ogóle jakoś dziwnie to, zobaczcie, w ogóle okładka nie wystaje, jakby było źle sklejone. No ja lubię te klimaty. Hellblazer u nas wychodzi nie po kolei. Nie jestem zadowolony z jakości technicznej tego komiksu. To wychodzi u nas nie po kolei autorami, ale tam chronologię można sobie gdzieś tam wygooglować. Epic Collection Punisher. To w zasadzie jest jedyny Epic, jakiego ja kupuję. Nawet nie wiem, jakie to są lata. 86-88. No to już sami widzicie, jaka to jest ramota. No. Zero zaskoczenia. Dla fanów Daredevil, Punishera. Zawsze mi się z Daredevilem kojarzy. Dla fanów Punishera,
pozycja obowiązkowa. Grób Batmana. Niestety, ale wszystko, co u nas wychodzi z Batmanem, to ja muszę mieć. Ładna okładeczka. Oceny ma ponoć średnie, ale to się okaże. Torgal, tu pilaki, Winua i Jan, ależ to jest cieniutkie. Muszę kiedyś usiąść i te torgale jeszcze raz od początku wszystkie przeczytać. Oja, kosmici. Oja, to były fajne klimaty. Pamiętam. Dobra. Deceased, martwa planeta. Ładne, 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 ależ mi się to podoba. Ta seria Deceased miała swoje wzloty i upadki, ale generalnie jest fajną wariacją martwiaki w świecie DC. Dobra, co tu jeszcze? Lex Mentalo, Grant Morrison, to jest spin-off Doom Patrolu. Doom Patrol to jest wariactwo czystej krwi. Bez wątpienia Grant Morrison ma dobrego dealera. Trzeba to lubić. Ja lubię. Co tu dalej? Superman, stan przyszłości. Niemalże wszyscy narzekają na ten komiks. Z wyjątkiem Szymona Pietkiewicza. I dobrze. Bo ja nie lubię narzekaczy komiksowych. Nie każdy komiks przecież musi być super ambitny. Czasami wystarczy, że jest zwykłą rozryweczką. Stan przyszłości to są te wariacje po metalu, alternatywne. Taki skok w bok, jakie sobie zrobiło DC na pewien czas, po czym znowu wrócili do uniwersum DC. Teraz ja tam bym sobie chciał wygrzebać. O, mam. I mamy znowu stan przyszłości. Tym razem Liga Sprawiedliwości. Ja czytałem troszeczkę tych zeszytówek z tego stanu przyszłości i fajne były właśnie z nią. Liczę na to, że tutaj będą. Bo tam przeczytałem chyba tylko z dwa zeszyty z tą bohaterką. Nie pamiętam, jak ona się nazywała jakoś. Nie Diana, to już dawno to czytałem, jak było nowościami. Ale świetnie było. Takie właśnie klimaty mitologiczne, śmiechowe. Zaraz zobaczę, czy będzie w środku. To jest ładnie rysowane, to jest komiks mainstreamowy.
On musi być ładnie robiony. O. Zobaczę. O, tak. Tak. Są te zeszyty na samym początku. A, zaczęli z wysokiego C. I dobrze, okej. Okay. Nie spoileruję sobie. To będzie przyjemna lektura. Gwarantuję wam. Dobra. Co tam jeszcze? Rorschach. Ktoś mógłby powiedzieć odcinanie kuponów od strażników. Ja chyba właśnie Rorschacha najbardziej lubiłem z tych wszystkich strażnikowych bohaterów. Autor jest Tom King, więc może jakiś kaszany nie odwalił. Nawet w sumie nie wiem, jakie on tam miał recenzje. Ale podejrzewam, że nie najgorsze. A, zerknijmy. Okej, okay, pewnie będzie jakaś polityka. O, widzę, że odwołania do strażników. I dobrze. Fajnie. Jak to zrobił zgrabnie, to będzie dobra lektura. I tu mamy Hulka, Ala i Winga. Potem ten Hulk się niestety troszeczkę zepsuł. Z tego, co ludzie mówią. Ale początkowo to jest całkiem dobre. To są i te nieliczne serie marvelowskie, które ja kupuję. I nawet czytam. Czasami. Lubię ten zapach, gdy po raz pierwszy otwiera się komiks. Kolejny będzie wkrótce. Marvele to zawsze są takie pstrokatokolorowe. DC jest najczęściej mroczny. Dobra. I mamy jeszcze jakieś duże formaty. O, może zaczniemy od tego. Torgal, Młodzieńcze Lata, tom 10. Surzenko i Jan. Ten Surzenko, on chyba jest Rosjaninem. Nie wiem, czy on się wyparł oficjalnie Władimira Władimirowicza, bo jak się nie wyparł, to pewnie mu nie pozwolą dalej rysować, czy tam pisać scenariusza do tych Torgali. A może po prostu chodzi o kasę i oni mają to gdzieś. Okej. Fajnie, fajnie jest wracać do Torgala. Muminki, tom drugi. Pozostałe już mi się udało kupić wszystkie, tylko tego drugiego mi brakowało. Tom drugi to jeszcze jest Tove Jansson, bo pozostałe tomy to robił jej brat. Coś widać? A to ja może wyciągnę już z tego pudła. Muminki. Komiks ponoć wcale nie dla dzieci. I piękna żółć, uwielbiana albo znienawidzona, wszystko kwestią gustu. Ale tytuł godny polecenia. Świat mitów, Edyp. Ja Sofoklesa bardzo lubię, Antygonę i króla Edypa. Czytałem wielokrotnie.
i bardzo jestem właśnie ciekawy i z wielką taką z wypiekami na twarzy, powiedziałbym. Sprawdzam, jak to się udało przełożyć z dramatu antycznego na komiks. Widzę, że tutaj trochę pojechali bardziej mitem niż samą sztuką. Sofoklesa. Tak, tu w ogóle nie ma sztuki. To jest chyba tylko mit. Ale ładnie to jest narysowane. Tu jest chyba tylko mit o Edypie, a to nie jest król Edyp Sofoklesa przeniesiony na komiks. Ale ta okładka jest piękna. Naprawdę. Jak ja zobaczyłem pierwszy raz, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Klimat, majestat. I szczególnie jak ktoś zna historię i wie, co będzie dalej, to robi wrażenie. A tutaj mamy Gilgamesz. Ja Gilgamesza nie czytałem. Wiem tylko, że to jest jakiś epos sumeryjski. Gdzieś tam z Babilonu. Ja ogólnie lubię wszystkie mitologie, grecką i rzymską najbardziej, ale mitologii innych kultur również bardzo mnie ciekawią. Raczej Gilgamesza bym nie przeczytał, a wersję komiksową sobie zobaczę. Mam tylko nadzieję, że ona jest jak najwierniejsza oryginałowi, bo doświadczenie mi mówi, że jak im bardziej autor komiksu, czy książki, czy filmu próbuje coś zmieniać w stosunku do pierwowzoru, to najczęściej wychodzi to na gorzej. Okej, moi drodzy, to już był ostatni, na końcu jakieś fakty historyczne. To już był ostatni komiks dzisiejszego unboxingu. Ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że razem z Marcą z kanału Marca Z i razem z Mariuszem z kanału Wombaj otworzyliśmy nowy kanał komiksowy. Link tutaj zaraz będzie Wam się wyświetlał. Kanał nazywa się Komiksowe Konwersatorium. Zachęcam do zajrzenia, do posłuchania, co my tam mamy do powiedzenia. A jeśli dotrwaliście do końca, to dziękuję Wam za cierpliwość. Tymczasem...